Wypychanie nóg na suwnicy jest to jedno z podstawowych ćwiczeń, jeżeli chodzi o rozwój mięśni czworogłowych, dwugłowych i pośladkowych zarazem. Siadamy na maszynie w wygodnej dla nas pozycji, ale w taki sposób, aby górna część odcinka pośladkowego, odcinek lędźwiowy kręgosłupa i piersiowy przylegały do podpórki maszyny. Stopy, w zależności od tego, którą część uda chcemy bardziej zaangażować, ustawiamy. Jeżeli chcemy zaangażować mięśnie dwugłowe, dość wysoko na platformie i szeroko, z palcami rozstawionymi na zewnątrz, a jeżeli bardziej chcemy zaatakować mięśnie czworogłowe, przyśrodkowy, prosty, obszerny, boczny, wtedy stopy umiejscowiamy dość nisko na platformie. My tutaj postawimy je w sposób neutralny, żeby angażować całościowo nasze mięśnie dolnej połowy ciała. Stopy oparte równolegle do siebie, mniej więcej na szerokość bioder, odblokowujemy maszynę i rozpoczynamy pierwsze powtórzenie. Nabieramy powietrza, opuszczamy platformę w dół, ale do takiego momentu, kiedy czujemy, że odcinek pośladkowy zaczyna się odrywać od siedziska. Wtedy zatrzymujemy ruch i wypychamy platformę ku górze, nie blokując kolan w górnej fazie ruchu. Nabieramy powietrza, zatrzymujemy i wypychamy. Tak wygląda prawidłowa praca, jeżeli chodzi o tą maszynę.